Witajcie już z ostatniej części mojego paryskiego vloga. Zostały mi co prawda 2 dni, ale połączę je w jeden, bo jutro już wieczorem odlatuję stąd z powrotem do Polski. Tak więc jutro już za wiele nie będę miał do zwiedzania, więc sobie trochę bardziej odpocznę. Dzisiaj natomiast jeszcze trochę pochodzę po okolicy, po Paryżu. Jestem teraz w Montmartre. Jest to taka dosyć bardzo znana okolica Paryża, bo bardziej przypomina wioskę, bo kiedyś była wioską. To jest takie ulubione miejsce artystów paryskich. Oni tutaj sobie żyli i pracowali. Dzisiaj się bardziej zamieniła w no taką turystyczną okolicę, bardzo popularną z uwagi na swoje bary, restauracje, kafejki i taki sielankowy, trochę wiejski klimat, mimo że to jest oczywiście ciągle Paryż. Żeby tutaj natomiast dotrzeć, musiałem przejść przez okolicę, która się nazywa Barbès i to była dosyć taka hardkorowo imigrancka okolica, tam praktycznie normalnych Francuzów się nie widziało. Tutaj zresztą na razie jest bardzo podobnie. Najważniejszym punktem w Montmartre jest Bazylika Sacré-Cœur, którą widać z praktycznie każdego, no nie każdego to przesadzam, ale z każdego wyższego miejsca w Paryżu, bowiem jest ona wzniesiona na takim wzgórzu, na który można wejść albo wjechać kolejką. No i bazylika to jest też taki trochę symbol tej okolicy i całego Paryża, bo no, chyba jest to miejsce, które wypada odwiedzić w Paryżu i które wszyscy odwiedzają. Strasznie dużo tłumy tutaj są, dużo jest także podejrzanych typów sprzedających jakieś tanie pamiątki oraz kłódki, które można tutaj na płocie sobie powiesić. Z tym miejscem wiąże się też trochę historii i tutaj, żeby trochę przedstawić tę historię, musimy się cofnąć do roku 1870. Wtedy trwała wojna francusko-pruska i wtedy armia pruska pokonała armię Napoleona Bonaparte. Napoleon Bonaparte poddał się i uznał wygraną generała von Bismarcka. W Paryżu natomiast była część populacji, część mieszkańców, którzy byli bardzo niezadowoleni i sprzeciwiali się temu poddaniu się. Poddanie się jednocześnie na warunkach pruskich oznaczało powstanie nowej III Republiki Francuskiej. Klasa robotnicza, zwłaszcza w Paryżu, źle przyjęła ten pomysł i zbuntowali się i walczyli tutaj o odzyskanie władzy. Główne swoje centrum dowodzenia utworzyli właśnie na tym wzgórzu Montmartre. W 1870 roku, dokładnie we wrześniu, zaczęło trwać kilkumiesięczne oblężenie Paryża przez armię pruską. Ostatecznie doszło do pokoju z Prusami, podpisano ten pokój, ale tutaj w Paryżu nadal trwały walki, no taka wojna domowa mała, pomiędzy właśnie komunardami, których wspierała także Straż Narodowa, oraz francuskim rządem, który był wspierany przez francuską armię. Doszło do wielu walk, a pierwsza ważna walka, która została wygrana przez właśnie komunardów, odbyła się tutaj na tym wzgórzu. Później też w maju 1871 roku, gdy okolica była już pod kontrolą klasy robotniczej i komunardów, francuska armia wróciła i znowu zaatakowała ich i tutaj właśnie uderzyli po raz pierwszy. Był to więc dosyć burzliwy okres w historii Francji, a dokładnie Paryża, i w konsekwencji tego dochodziło tutaj także do wielu egzekucji po obu stronach, a wielu komunardów zostało pogrzebanych w kopalniach gipsu, które znajdują się tutaj pod wzgórzem. Zbudowanie tutaj bazyliki w tym miejscu miało być takim gestem pojednania, wybaczenia i dojścia do pokoju. Pomysł pojawił się w 1875, jednak zbudowanie tego nie było takie proste. Najpierw trzeba było zebrać pieniądze. Cały budżet na to pochodził z datków lokalnych katolików, a było to ponad 7 milionów
franków w tamtym czasie oczywiście. Kilka razy zatrzymywano budowę i planowano w ogóle zaprzestać budowy. Twierdzono, że budowa tej bazyliki prowokuje do wybuchu kolejnej wojny domowej. Ostatecznie jednak udało się ją ukończyć, ale dopiero to nastąpiło w 1919 roku, czyli no ponad 40 lat od rozpoczęcia budowy. Do środka można normalnie sobie wejść w każdej porze dnia właściwie. Są tam chyba nawet msze odprawiane. W środku też mieści się dzwon, który jest największym dzwonem w całej Francji. Dobrze, przejdźmy się teraz jeszcze po okolicy Montmartre i zobaczmy, co poza tą bazyliką jest jeszcze tutaj. Jest cmentarz na pewno, to wiem, ale myślę, że warto się przejść po tych wszystkich uliczkach, bowiem jest tutaj kilka znanych miejsc z filmu Amelia. Zapewne każdy go kojarzy. Właśnie tutaj był kręcony. Znajduje się tutaj w okolicy też cmentarz Montmartre. Jest to jeden z najbardziej zabytkowych cmentarzy w Paryżu. Są tutaj groby kilku znanych osób. Ja ich akurat nie kojarzę, poza tylko Emilem Zolą, którego prochy są w Panteonie, a tutaj jest jego grób. Tutaj też jak się wchodzi, jest takie dosyć ciekawe rozwiązanie architektoniczne, bo nade mną tam jest kładka, po której jeżdżą normalnie samochody, a tutaj bezpośrednio pod nią są groby jakieś stare. Ta kładka jest tak nisko zawieszona, że tutaj niektóre krzyże z tych grobów dotykają jej prawie że. To już jest Place du Tertre, czyli taki centralny punkt tutaj w tej okolicy. Zbiera się tutaj bardzo, bardzo dużo ludzi. Jest tłok no, niesamowity. Jest to miejsce popularne wśród lokalnych artystów, którzy tutaj rozkładają się i malują i sprzedają swoje dzieła. Oprócz tego, że jest tu dużo artystów, to jest też dużo kieszonkowców, więc trzeba na pewno uważać na swoje rzeczy. Teraz trochę przeskakuję dalej i tutaj zakończę dzisiejszy swój dzień, czyli na cmentarzu. Jakkolwiek dziwnie by to nie brzmiało, ale tak będzie. Jest to cmentarz Père Lachaise, najsłynniejszy, chyba największy cmentarz paryski. Dlaczego najsłynniejszy? Za chwilę mówię. Otworzony został on w roku 1804 i w ówczesnych czasach znajdował się poza centrum Paryża, tak trochę z dala od wszystkich innych mniejszych cmentarzy. Władze chciały, żeby
stał się tym głównym cmentarzem. Jednak mieszkańcom się to nie podobało, bo zazwyczaj Paryżanie chcieli być pochowani w tych dzielnicach i okolicach, gdzie mieszkali. Tylko że właśnie tamte mniejsze cmentarze bliżej centrum były już przepełnione i nie było po prostu takiej możliwości. Wówczas zastosowano taki marketingowy zabieg, że przeniesiono tutaj groby pewnych słynnych osób, aby zachęcić ludność do tego, no żeby tutaj też zdecydowali się być pochowani. I to trochę pomogło. Pomogło nawet bardzo dobrze, bo stał się to wkrótce największy cmentarz w Paryżu. Obecnie mówi się, że jest tutaj pochowanych około 800 tysięcy osób, ale grobów, takich właśnie większych grobów z rzeźbami, jest 70 tysięcy. Więc jest naprawdę to duże miejsce. Można się tutaj zgubić, ale można też wziąć sobie mapkę i po prostu odwiedzić miejsca, które chce się odwiedzić. Albowiem jest tutaj pochowanych wiele słynnych osób. Jest na przykład wokalista The Doors Jim Morrison. Jest irlandzki pisarz Oscar Wilde. Są też malarze Pissarro, Modigliani, Delacroix. Jest Molière, jest też pisarz Proust. Ale przede wszystkim chyba najsłynniejszy dla Polaków grobowiec tutaj to jest Fryderyka Chopina. Aby być tutaj pochowanym, wystarczyło mieć status rezydenta czy mieszkańca Paryża. Stąd też wynika, dlaczego ludzie z wielu krajów są tutaj pochowani. Wszystko to sprawia, że cmentarz stał się dosyć popularny i jest bardzo często odwiedzany. Mówi się, że to jest najczęściej odwiedzany cmentarz na świecie. Grób Jima Morrisona jest odgrodzony płotem, ponieważ kiedyś ktoś tam wszedł i ukradł rzeźbę, która na nim była. Poza tym ten grób jest taki dosyć już zniszczony, znaczy zniszczony przez ludzi, nie wiadomo dlaczego, dlatego też ten płot tam jest. Jest tutaj też grób Victora Nua, z którym się wiąże historia. On był francuskim dziennikarzem, umarł w wieku 22 lat, tylko że umarł zabity przez Pierre'a Bonaparte, kuzyna Napoleona Bonaparte, w pojedynku, podobno ustawionym pojedynku na jego niekorzyść. Po jego śmierci stał się on takim symbolem opozycji w stosunku do władzy i teraz tutaj widać na pomniku przykładowo, że ma bardzo często dotykane krocze, bo jest takie trochę wytarte. To jest dlatego, bo jest taka miejska legenda, że kobiety dotykają to miejsce na tej rzeźbie po to, aby zwiększyć swoją płodność. Podobnie ciekawa historia wiąże się z grobem Oscara Wilda. Po tym, gdy Wilde umarł, w 1914 rzeźbiarz o nazwisku, którego nie pamiętam, miał za zadanie stworzyć pomnik na grób Oscara. Wybór padł, nie wiem czy to był wybór samego Wilda, czy wybór tego rzeźbiarza, na takiego jakby sfinksa, postać przypominającą sfinksa. Problem w tym, że wyrzeźbiono mu dziwnego rozmiaru jądra. I to bardzo się nie spodobało władzom paryskim. Nałożono na to nawet, na tę rzeźbę, dodatkowy podatek, gdy ją przywieziono do Paryża. Nie była wykluczona z podatku jako dzieło sztuki, tylko potraktowano to jako kawał kamienia. Tak trochę lekceważąco. Ostatecznie zostało to odsłonięte i pokazane tutaj na cmentarzu, ale też się to nie podobało ludziom, władzom, zarządcom cmentarza. Te jądra zakrywano, potem odkrywano, w końcu ktoś je zniszczył i do dzisiaj są w takim właśnie stanie zniszczone. W czasach bardziej nowożytnych naszych, już w XXI wieku, powstała też taka tradycja, że ludzie smarowali usta szminką czerwoną i całowali ten pomnik, zostawiając jakiś na nim ślad. Działo się to w jakichś tysiącach przypadków, że rodzina musiała płacić za sprzątanie tego grobu. Ostatecznie jakieś tam nawet zniszczenia na tym kamieniu przez tę szminkę powstały. Z tego też powodu ostatecznie w 2011 roku postawiono tę barierę szklaną, aby powstrzymać jakąś tę tradycję.
A ten mur natomiast jest miejscem, gdzie w 1870 francuscy komunardzi zostali rozstrzelani. Właśnie zostali ustawieni pod tym murem i rozstrzelani. Było ich 147. Teraz tutaj stoją jeszcze inne pomniki upamiętniające śmierć czy mord na innych ludziach. Między innymi przez nazistowskie Niemcy. Tutaj jest pomnik z nazwami miejsc, w których były obozy koncentracyjne. No hej, oto mój ostatni dzień w Paryżu i jak się okazuje, już właściwie nie mam nic do odwiedzenia, bo trochę czasu mało, żeby pójść do jakiejś opery. Mam tylko kilka chwil, kilka godzin, żeby sobie pochodzić po okolicy, no i później złapać tramwaj czy metro prosto na lotnisko. Jestem teraz w jakimś ogrodzie, Jardin des Plantes, czyli ogród kwiatów chyba. Jest tutaj sporo kwiatków, jest całkiem ładnie, można sobie posiedzieć, pospacerować po okolicy i pooglądać te kwiatki. Wcześniej byłem jeszcze na placu Bastille i tam powinien być targ. Chciałem ten targ odwiedzić, ale okazało się, że targi są tylko w czwartki i w niedzielę od rana do 13, a dzisiaj jest piątek. No tak więc nie było tam nic, same puste stanowiska. Poza tym, no już tutaj za bardzo nie ma nic w okolicy. Przechodziłem też akurat obok teatru Bataclan, tam gdzie były kiedyś ataki terrorystyczne. To oczywiście nie jest atrakcja, ale no to miejsce tam było w okolicy kanału Saint-Martin. To jest więc już koniec mojej serii vlogów z Paryża. Myślę, że zobaczyłem to, co miałem zobaczyć i to, co powinno się zobaczyć w Paryżu. Czyli 6 dni tutaj spędziłem, takie dosyć intensywne 6 dni, bo było dużo chodzenia z miejsca na miejsce, żeby to ogarnąć jakoś w ten czas. I chyba to była odpowiednia ilość czasu na zobaczenie, na zapoznanie się z Paryżem. Na pewno było według mnie warto, trzeba przynajmniej raz w życiu przyjechać do Paryża, jaki on nie był, a oczywiście ma dwie strony. Jest ta strona kulturalna i zabytkowa, gdzie są muzea i no ta niezliczona ilość ciekawych i ładnych miejsc. Jest też ta druga strona, której starałem się nie pokazywać, czyli no bezdomni na ulicach, żebracy, naciągacze, imigranci i ci wszyscy, którzy sprawiają, że to miasto nie jest tak bezpieczne, jak być powinno. W północnej części Paryża, 18 dzielnica paryska, to jest taka dosyć niebezpieczna okolica, gdzie jest pełno właśnie tych imigrantów. To jest taka czarna dzielnica Paryża. I akurat tamtędy przechodziłem wczoraj, idąc na Montmartre. A nie wiedziałem, że to jest to miejsce. Nie wiedziałem w ogóle, jakich miejsc powinno się unikać w Paryżu. Ale jak później się rozeznałem w internecie, to jest właśnie takie miejsce i jest to tamta okolica. No i tak jak przechodziłem tamtędy, to akurat się tak czułem, że no tak trochę obco, jakbym tam nie pasował, bo widać było, kto tam rządzi i widać było, że tam właściwie nie było rodowitych Paryżan czy nawet Francuzów. Nie było tam po prostu białych osób, sami imigranci i same czarne twarze. Tam lepiej podobno nie mieszkać, nawet się czasami słyszy, że policja tam się boi zaglądać. Myślę, że to trochę może przesadzone, ale no jeśli jest jakaś okolica Paryża, gdzie lepiej nie iść, bo może być niebezpiecznie, to jest to właśnie tam. Tam jest najbrudniej i najbrzydziej, najbardziej zaniedbana i najgorsza chyba okolica tam to była. Na szczęście właśnie nic tam nie nagrywałem w ogóle, bo po prostu szedłem do Montmartre i nawet nie wiedziałem, w jakiej okolicy jestem. Myślę, że jakbym wiedział, to bym jednak wyciągnął i nagrał parę ujęć tam, żeby pokazać, co tam jest i jak to tam wygląda. No ale przeżyłem to, co najważniejsze i nikt mnie tam nie okradł. No więc czas zakończyć Paryż. Prawdopodobnie kolejna miniseria będzie też z jakiegoś miejsca w Europie innego. A jakie to będzie, to za chwilę się okaże. Za parę dni dla Was, a dla mnie to może być parę tygodni. No więc pora kończyć z Paryżem. Dzięki za oglądanie i cześć!